czymś, co bardzo odczuwam w polskim krajobrazie, jest melancholia. Dlatego często wychodzę w pejzaż i staram się uchwycić te chwile, które według mnie najbardziej charakteryzują polskość. W plenerze najważniejsze jest uchwycenie momentu, uchwycenie zastanego klimatu, kompozycje, kolory, żeby przedstawić perspektywę powietrzną, czyli przestrzeń. Kiedy obraz wraca z pleneru, następuje tak zwany proces wyciszania, czyli spędzam z obrazem jeszcze kilka wieczorów, poranków. Obraz po kolędzie należy do cyklu Dni Świąteczne. Te obrazy pozwalają zatrzymać mi ulotność chwili i uchwycić esencjonalność życia. W pracowni następuje wyciszenie, uzyskanie spójnej, nieprzeszkadzającej wokół kompozycji i czasami dodanie tematu i tej anegdoty, jak było w przypadku obrazu po kolędzie. Każdego roku cyklicznie obserwujemy podobne zachowania ludzi, zmieniające się kolory w świątyniach, na mieście, narastające oczekiwanie. Interesuje mnie to, co dzieje się zaraz przed takim dniem świątecznym i zaraz po nim.